Cześć kochani, witam na kolejnej jodze. Zanim zaczniemy, proszę Was, przygotujcie sobie pasek. To jest pasek taki specjalny do jogi, ale on może być jakikolwiek, od spodni, od szlafroka, czy choćby skakanka, jeżeli macie. Więc weźcie to sobie teraz proszę i zaczniemy od supta Tadasany. Ułóżcie się na plecach. Ten pasek możecie sobie ułożyć na brzuchu, tak żeby on za chwilę był w zasięgu ręki. I teraz wyprostujcie kolana, złączcie stopy, unosząc lekko głowę, upewnijcie się, że ciało jest w osi. Wydłużcie mocno pięty i otwórzcie podeszwy stóp. Ręce teraz wyciągnijcie wzdłuż ciała, sięgając palcami dłoni mocno w kierunku stóp. Barki kierujcie w dół do maty i jak najdalej od uszu. Rozluźnijcie lędźwie, pozwólcie im opaść do podłoża. Normalny, swobodny oddech. I teraz wyciągnijcie ramiona w górę. Wnętrze dłoni obróćcie do przodu i utrzymując dłonie na szerokość barków, sięgnijcie nimi jak najdalej za głowę. Postarajcie się, by one dociskały do podłogi. Łokcie są proste i wydłużasz całe ciało. Nogi też pracują. Supta Urdhva Hastasana. I teraz przyciągnij prawe kolano do klatki piersiowej. Ekapada Pavanamuktasana. Pamiętaj, że lewa noga jest prosta. Prawe kolano, prawa stopa są w osi z biodrem. Barki opuszczaj do ziemi. I teraz wyprostuj prawą nogę, lewą ugnij w kolanie, przyciągnij. I wyprostuj lewą nogę. Sięgamy teraz po nasz pasek. Uginając prawe kolano, zahaczamy go na pięcie. I teraz postaraj się wyrównać biodra, czyli prawe biodro odpychasz troszeczkę od siebie i prostujesz nogę w kolanie. Prawa pięta teraz sięga wysoko do sufitu. Lewa noga dalej mocno dociska do podłoża. Staraj się jak najbardziej pracować nogami, a ramiona, barki zupełnie rozluźnić. Rozluźnić zupełnie klatkę piersiową. Normalnie oddychaj, nie zaciskaj szyi. Barki cały czas daleko od uszu. I jeszcze sięgnij piętą wyżej do góry. I teraz, skracając pasek i rozszerzając łokcie, przyciągnij prostą nogę na siebie. Pamiętaj, że lewa noga też cały czas jest prosta i dociska do podłoża. I zobacz, czy możesz pójść jeszcze kawałeczek dalej. I teraz pasek jest w prawej dłoni. Lewa ręka sięga do boku, dłoń jest w linii z barkiem. Lewa strona pozostaje w kontakcie z matą, kiedy prawa noga idzie na zewnątrz. Cały czas lewy bark, lewy pośladek w kontakcie z podłożem. I zdechem wróć. Rozdziel pasek na dwa. Przyciągnij jeszcze raz nogę na siebie. I teraz ugnij kolano. Połącz stopy na ziemi. Druga strona. Unieś lewą stopę. Załóż pasek zapięte. Jeżeli możesz, zrób to bez odrywania głowy od maty. Postaraj się, by biodra były wyrównane. I wyprostuj nogę w kolanie. Sięgnij piętą tak wysoko, jak to możliwe. Do sufitu. Przy czym prawa noga ciężka na ziemi. I kolano też jest proste. Cały czas wydłużając nogę, powoli zaczynasz ją przyciągać. Łokcie na zewnątrz. Stopa blisko
twarzy. I teraz chwytasz pasek lewą dłonią, jak najbliżej stopy, a prawe ramię wyciągasz do boku i dociskasz do podłogi. I sięgasz nogą jak najdalej na zewnątrz, podczas gdy prawa strona ciała dociska do maty. I wdech, wracasz do góry, rozdzielasz pasek, przyciągasz nogę, kolano ugięte. I rozluźnij się. Pasek na razie na bok. I teraz uginając kolana, obróć się na bok i przejdź do Adho Mukha Virasany. Połącz duże paluchy, rozszerz kolana, usiądź na stopach. Sięgnij ramionami daleko do przodu, sięgnij mostkiem do przodu, wydłuż kręgosłup, oprzyj głowę. Łokcie proste, ręce dociskają do maty, pośladki ściągaj w dół. Rozluźnij szyję. Pies z głową w dole, przygotuj się. Zbliż kolana, ustaw stopy na szerokość bioder. Podwiń palce, biodra w górę i daleko do tyłu. Cały czas proste kolana, proste łokcie, wydłużony kręgosłup, rozluźniona szyja. Pięty sięgają do maty. I podejdź stopami w kierunku dłoni. Wyciągnij klatkę piersiową do przodu, ściągając łopatki. Uttanasana w klęsłe plecy. I przenieś ręce na biodra. Podnieś tuł do góry. Stań w tadasanie ze stopami na szerokość bioder. Mocno wydłuż pięty do podłoża, do prostej kolana. Ściągnij pośladki w dół, klatkę piersiową otwórz, rozszerz. I teraz wyciągnij ramiona na boki, rozszerz jak najdalej, odkręć barka, otwórz przód ciała. Z takimi ramionami sięgnij rękami w górę, do sufitu. Teraz same wnętrza dłoni obróć do przodu, złap kciuki. Jeszcze wyżej sięgnij, ponad głową i teraz z wydechem skręć klatkę piersiową w prawą stronę. Biodra cały czas są zwrócone do centrum. Mostek w górę, obracaj tułów. Wdech do centrum, jeszcze mocno się wyciągnij, z wydechem obróć tułów. W lewo, biodra cały czas są zwrócone do przodu. I wracasz. Dłonie na dół, tadasana. Połącz teraz stopy ze sobą, trikonasana, ręce przed mostkiem, uginając kolana, skok, rozstaw szerzej stopy, cały czas ramiona otwarte, klatka rozszerzona, barki daleko od uszu. Obróć stopy w prawą stronę. Pamiętaj o linii stóp. Pięta w środek stopy. Doprostuj kolana. Klatka piersiowa patrzy do przodu. Wydłużasz się do boku. Podpierasz dłonią ogoleń. I lewą ręką sięgasz do sufitu. Wydłużając, otwierając kręgosłup. Starasz się jednocześnie obrócić klatkę piersiową do góry. Nadal skręcając tułów. I na wdechu, mocnym
ruchem lewej ręki wyjdź z pozycji. Obróć stopy do centrum i na drugą stronę. Doprostuj kolana, mostek patrzy dokładnie do przodu. Wyciągasz się teraz do boku, zapierając lewą ręką o goleń, a prawe ramię wyciągasz do góry i starasz się mostkiem popatrzeć na sufit. I wdech. Unieś tułów. Obróć stopy do centrum. Teraz troszeczkę poprawimy dystans między stopami. Parśwa konasana. Obróć stopy w prawo. Zegnij prawą nogę w kolanie, lewą nogę pozostaw prostą, klatka piersiowa otwarta. Wyrusz się do boku. I teraz, jeżeli jesteś w stanie, ułóż dłoń na ziemi. Możesz też podeprzeć sobie rękę, na przykład książką, tak, żeby dłoń była troszeczkę wyżej, lub zaprzeć się przed ramieniem o udo. Lewa ręka w górę, klatka piersiowa zwrócona do centrum i teraz z rotacją w ramieniu wyciągasz rękę ponad głową. I wdech. Do góry. Wyprostuj prawą nogę. Obróć stopy do centrum i na drugą stronę. Ugnij lewą nogę w kolanie. Wyciągnij się do boku i znowu albo możesz się zaprzeć łokciem o udo, albo opuść dłoń do podłoża. Sięgnij prawą ręką do sufitu i z rotacją w ramieniu wypuść ją do boku. I wdech. Podnieś tułów do góry. Obróć stopy do centrum. Ręce przed mostkiem, ugnij kolana, zeskocz do tadasany. Na chwilkę połącz dłonie na klatce piersiowej, odpocznij. I teraz przejdziemy do pozycji półksiężyca, Ardha Chandrasana. Jeżeli będzie Ci trudno utrzymać równowagę na środku, możesz przysunąć sobie matę do ściany i oprzeć się plecami. Dłonie przed klatką, skok i zaczynamy od trikonasany, skręcając stopy w prawą stronę, wyciągając porządnie kręgosłup, rozszerzając ramiona i klatką piersiową staramy się popatrzeć do góry. I teraz prawa noga ugięta w kolanie i dłoń już schodzi do podłogi. Ona jest w linii ze stopą. Druga noga jest prosta. Klatka piersiowa sięga do przodu, kolano sięga dokładnie do boku. Poczuj ciężar ciała na prawej nodze, na prawym biodrze. I teraz przysuwasz troszeczkę lewą stopę, z kolei dłoń oddalasz. Powoli przenosisz ciężar na prawą nogę, lewą, mocno wydłużając. I palce stopy są skierowane w moją stronę i klatka piersiowa jest skierowana do przodu. Ardha Chandrasana. I teraz sięgnij stopą daleko do tyłu, wróć do Trikonasany i podnieś tułów do góry. Stopy do centrum. Druga strona. Trikonasana na lewo. Otwierasz klatkę, wydłużasz kręgosłup. Rozciągasz ramiona. I teraz uginasz lewą nogę w kolanie, opuszczając dłoń do podłogi. Kolano sięga do boku. Klatka piersiowa do centrum. Teraz podchodzisz lewą stopą, a lewą dłoń przesuwasz dalej do boku.
I stopniowo przenosisz ciężar ciała, sięgając piętą na zewnątrz. I stopa jest w linii z biodrem. Oba kolana proste. I wracasz do trikonasany, robiąc duży krok prawą stopą. Wdech, podnosisz tułów do góry. Stopy do centrum. Znowu popraw dystans. Przenieś ręce na biodra. Wycofaj barki. Sięgnij mostkiem do brody. Trzymaj napięte uda, napięte kolana. Pochyl tułów do przodu. Prasarita Padottanasana. Opuść ręce do podłogi. Możesz docisnąć czubki palców. Możesz oprzeć całe nadgarstki. Jeżeli jesteś w stanie, wyciągnij kręgosłup. I teraz spróbuj dłonie przesunąć do tyłu, do linii stóp, wydłużając cały czas nadgarstki do maty. I ugnij łokcie, pełna pozycja, głowa sięga do maty. I na wdechu popatrz przed siebie. Ustaw dłonie pod barkami. Przenieś na biodra. Podnieś tułów. I ostrożnie zmniejsz dystans między stopami. Tadasana. Yoga Mudra Vajrasana. Nasza ostatnia pozycja. Teraz kolana i stopy będą złączone. Pośladki posadzimy na piętach, oprzemy tułów wygodnie na uda, głowę na macie, ręce puścimy swobodnie wzdłuż ciała. Postaraj się rozluźnić, pozwól, by ciało opadało do maty. Spokojnie oddychaj. Teraz wyciągnij ramiona przed siebie i wspierając się na rękach podnieś tułów. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia.